Szanowni Państwo, niedawno obchodziliśmy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mamy prawo być dumnymi Polakami, Polkami, Europejczykami i Europejkami, bo Europa to nasze prawo. Ale te 15 lat to także rosnąca odpowiedzialność za to, jak Unia Europejska będzie wyglądała w przyszłości. Musimy zrobić wszystko, aby Polska odzyskała należne jej miejsce, aby miała realny wpływ na to, jak będzie zmieniała się Unia Europejska. My, Polacy, jak nigdy wcześniej w przeszłości potrzebujemy silnej Unii Europejskiej. Niestety PiS zniszczył naszą polską praworządność w ciągu jednej kadencji i teraz najprawdopodobniej tą praworządność będziemy w Polsce odgruzowywali przez wiele lat i na pewno będziemy potrzebowali do tego pomocy instytucji europejskich. Musimy zacząć odbudowywać polską praworządność jak najszybciej, bo może okazać się, że Polska straci miliardy euro z funduszy europejskich. Potrzebujemy silnej Unii Europejskiej, Polski w samym sercu Unii Europejskiej. Potrzebujemy silnej Unii Europejskiej opartej na wartościach takich jak demokracja, nasze wolności, równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Potrzebujemy Unii Europejskiej, która zadba o ochronę środowiska, ale także będzie solidarnie rozwiązywała problemy wszystkich krajów członkowskich. Unii Europejskiej, która skupi się na rozwiązywaniu problemów każdego z nas, a nie na rozwiązywaniu problemów polityków. Dlatego 26 maja spotkajmy się przy urnach i oddajmy głos na praworządną Polskę w silnej Unii Europejskiej. Polecam się. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Europa to nasze prawo.